3 i 4, pierwsze i drugie liceum ogólnokształcące w Sanoku, koło gospodyń wiejskich Szczaszyna, Styrawy Wołoskiej oraz Świetlica Wiejska z Poraża. Oprócz tego zespół szkół rolniczych z Nowosielec, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Sanoku, dom dziecka w Sanoku i na temat poziomu tegorocznego konkursu palm. No, jak zwykle palmy były bardzo piękne. Trudno było wybrać najładniej. Zielone roślinki, bukszpan i barwinek. I dlatego te trzy dostają właśnie wyróżnienia. Dostają nagrody. Pozostałe również bardzo ładne. Ale jednak współczesne. Dziękujemy bardzo. Tak jak już kilkakrotnie dzisiaj wspominałem, Niedziela Palmowa to impreza organizowana przez Muzeum Budownictwa Ludowego, Powiat Sanocki i Parafię Chrystusa Króla w Sanoku. Dlatego też teraz przy wręczeniu... O, piękne. Dwie palenki, jedna mniejsza, druga większa. W konkursie Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Zapraszamy. Wielkie brawa jeszcze dla domu dziecka, a teraz Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Thank you.
Które? Dziękuję.